Te polskie gwiazdy nie ochrzciły swoich dzieci. Takie podają powody, obecnie wiele osób decyduje się nie chrzcić swoich dzieci. Są wśród nich także polscy celebryci. Oni nie chcieli, aby ich dzieci przystąpiły do sakramentu. Każdy ma dobry powód. Małgorzata Rozenek Majdan nie ochrzciła najmłodszego syna. Mimo tego, że Rozenek ochrzciła dwóch starszych synów, nie chciała, by najmłodszy potomek, którego doczekała się z Radosławem Majdanem, przyjął sakrament. Kiedy Tadio miał chrzest, to był taki moment, kiedy zaczęliśmy odczuwać w sobie niezgodę na to, co dzieje się ze stosunkiem kościoła hierarchicznego nape. Do społeczności LGBT czy dla metody in vitro. Bardzo trudno po wielu ciężkich, niemiłych, nieprawdziwych i niesprawiedliwych słowach hierarchów uczestniczyć w tej wspólnocie, ale to nie wpływa na to, jak wierzymy. My ciągle mamy bardzo dobrą relację z Bogiem, tylko nie potrzebujemy do tego menadżerów, wyjaśniła Małgorzata Rozenek w rozmowie z Pudelkiem. Anna Mucha, która jest mamą dwójki pociech, nie ochrzciła ani syna ani córki. Aktorka nigdy nie chciała powiedzieć, jakie były powody takiej decyzji. Głos zabrała jednak w QA, które niegdyś zorganizowała na swoim Instagramie. Jedna z osób zapytała wówczas aktorkę wprost o to, czy ochrzciła dzieci. A dlaczego miałabym? Ich wyznanie jest ich prywatną sprawą, napisała krótko Mucha. Te gwiazdy także nie ochrzciły swoich dzieci, Agnieszka Włodarczyk. Agnieszka Włodarczyk nie ochrzciła swojego syna Milana, ponieważ jest zdania, że kiedy chłopiec dorośnie, sam podejmie decyzję, czy chce przyjąć sakrament. Jak Milan dorośnie, to sam zdecyduje, czy tego chce. Szkoda, że mnie nikt o zdanie nie spytał, napisała aktorka na Instagramie.